Postanowieniem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiej koszykówki odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski pośmiertnie. Są proste zasady. W meczu, w każdym, szczególnie meczu koszykówki, za dużo będziesz faulował, wylecisz z boiska. Jeżeli nasze serca przepełnione są wiarą, rodzi się radość, że On, Pan w niebie, będzie prawdziwie szczęśliwy. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza, pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią Andrzeja. Matko jedyna, Matko nas ludzi, Salve Regina. Chciałam tylko powiedzieć, że owszem, Andrzej był to niebieski, ale my jego ducha nie oddamy. Jego duch starczy dla nas wszystkich, dla BM Slamstar, dla Ostrowi i dla Turowa. Kilkanaście lat znajomości z Andrzejem i to wiele wieczornych rozmów o koszykówce, ale to, co u Andrzeja było najbardziej niesamowite, to pasja. To jest jeden z nielicznych ludzi, których poznałem w swoim życiu, który żył tym, co robił. Dla niego to, koszykówka to było, mogliśmy godzinami o koszykówce mówić. On tym po prostu autentycznie żył i w tym, co robił, był po prostu autentyczny. Przebywanie z nim, rozmowa, to, co robił, zawsze go podziwiałem z tego powodu. To był człowiek, który dla koszykówki ostrowskiej zrobił największą rzecz w historii, bo tak naprawdę on zostawił swoje serce i swoją osobę i jest takim fundamentem tego, co się tak naprawdę w koszykówce ostrowskiej stało, tego rozwoju, wniesienia na szczyty, do salonów, do ekstraligi. Miał też fantastyczny plan, żeby dziewczynę do ekstraligi doprowadzić. No zabrakło go, ale myślę, że ta drużyna, którą stworzył, do tej ekstraligi wejdzie i będziemy jedynym miastem w Polsce wielkości 70 tysięcy, który będzie miał dwie drużyny ekstraligowe. Wierzę w to i jestem głęboko przekonany, że to była myśl Andrzeja i chciał ją zrealizować. I myślę, że mimo, że odszedł, to zostanie zrealizowane. Trener był osobą niezwykle ciepłą. Przyciągał ludzi, łapał relacje. Mogliśmy się różnić charakterologicznie, spierać się w wielu kwestiach, ale zawsze był, myślę, wzajemny szacunek. I taka prostolinijność, taka prostota, która wręcz biła od niego. Tym bardziej jest strata ogromna, ból, żal, to co się stało w ostatnim czasie. No naprawdę niewiele osób w moim życiu odcisnęło jakieś piętno, tak jak trener, z którym miałem relacje, nie tylko powiedzmy stricte sportowe, koszykarskie, no bo wiadomo, byłem jego podopiecznym w drużynie parę sezonów. Ale myślę poza boiskiem i to cenię bardziej niż powiedzmy nasze relacje gdzieś tam stricto na zasadzie szef-pracownik, a przede wszystkim człowiek-człowiek. I to było urzekające w treneru Kowalczyku. No właśnie, zawodnicy, którzy grali u Andrzeja Kowalczyka, którzy z nim pracowali, podkreślają, że to był trener zawodników. No myślę, że tak. No tutaj nic nowego nie powiem. Wiadomo było, że gdzieś tam te sukcesy, które starał się osiągać i co dzisiaj było świetnie przekazane w materiale tutaj filmowym, na wspominkach tutaj naszych, to było to właśnie, że potrafię budować atmosferę, dobierać zespół, rozmawiać, potrafić umieć z ludźmi. Więc to było gdzieś tam kluczowe. Nie zawsze, powiedzmy, musieli to być zawodnicy ze światowego topu, w cudzysłowie oczywiście, ale tworzyli zespół, tak? I generalnie ta umiejętność tworzenia zespołu doprowadziła go tam, gdzie doprowadziła, także do wielu sukcesów w rozgrywkach klubowych, do bycia trenerem reprezentacji i tak dalej. Pamiętam dokładnie, pamiętam jeszcze czasy, jak on grał, ja grałem, on wrócił
po wojażach do Ostrowa, chyba to było przed wyjazdem, już pamięć może być zawodna. I pamiętam mecze w drugiej lidze, kiedy wsparł Ostrów, Ostrów się utrzymał, Cud niestety spadł, zagrał doskonałe zawody wtedy w Słupsku i od tego czasu tak byliśmy blisko siebie. Następny krok to był powrót z Francji jego. I wrócił tutaj w zasadzie nie wiadomo, jako były koszykarz, ale pamiętam turniej, wtedy to było o wejście do drugiej ligi. Trenerem był pan Marek, a on jako taki wolontariusz, dzisiejszymi słowy można powiedzieć, pomógł Markowi w tym, żeby zespół awansował do drugiej ligi. To był wtedy jego start. Tak ad hoc przyszedł, pomógł. Pamiętam taki mecz, bo to był mecz w zasadzie, wtedy były cztery zespoły. Ostrów, Kalisz, Słupsk i AZS Warszawa. I pamiętam mecz decydujący dla nas, żebyśmy awansowali do drugiej ligi. I Kowalczyk wymyślił takiego wielkiego gracza, nie pamiętam już nazwiska jego, na G chyba. Piotr Gilarski? Gilarski, tak, właśnie Gilarski. I on na naszego najlepszego centra w tym czasie wziął Gilarskiego spod ziemi, wyciągnął i zamknął na najlepszego centra. I wtedy Ostrów wygrał z nami chyba 20 punktów. I pamiętam wtedy, że pokazał właśnie to, że umie przygotować zespół pod danego przeciwnika i zawsze miał jakieś świetlane pomysły. Zawsze żartowaliśmy i to był taki fajny kontakt. Nie wiem, czy dzisiaj takie są, ale to był taki ludzki, przyjacielski. Rywalizacja rywalizacją, pomysły pomysłami, ale przyjaźń przyjaźnią. Także to nie wpływało nigdy i się prześcigaliśmy w pomysłach, w żartach. To było takie, mówię, na tamte czasy idealne. A później kontynuowaliśmy przyjaźń, rozmowy. Zaprosiliśmy go do Słupska, prowadził Słupsk. Także byłem z nim naprawdę w bliskim kontakcie. I mówię, takiej barwnej, kolorowej postaci trenerskiej szukać ze świecą. Andrzeja znałem bardzo dobrze. Jeszcze znaliśmy się od czasu, kiedy był zawodnikiem. Potem, kiedy wrócił z Francji, nawet nie wiedziałem, że jeszcze rok grał. Jak był trenerem, jak awansował do Ekstraklasy, walczyliśmy wiele razy na tej hali tutaj w Ostrowie, którą doskonale znam. I powiem panu, że tak żeśmy wspominali z kolegami, prezesami innych klubów, że na Andrzeja często się denerwowaliśmy, wściekaliśmy się za różne rzeczy nam, które robił, psikusy. Dziś się z tego śmiejemy, ale po meczach wszyscy byliśmy z kumplami. Chcę powiedzieć, że w ostatnim czasie, we wrześniu, w październiku, był dwa razy u mnie we Wrocławku, żeśmy siedzieli, rozmawiali, opowiadał mi o swojej chorobie i opowiadał tak, Zbyszek, no wiesz, my już taka gwarda, my się musimy trzymać. I mówi, jak będziesz jechał tutaj do Wrocławia czy coś, to zatrzymaj się. A zatrzymywałem się wcześniej i u Izy Kaczmarek świętej pamięci i u Andrzeja. Wypijałem w Komedzie kawę i jechałem dalej. A ostatnim razem to tak mi utkwiło w pamięci, że opowiadał mi, że mówi, a wiesz, mówi, wnuki tak mi dokuczały, nie mogłem spać, bo coś tam rozrabiały i ten. Ja mówię, Andrzej, no weź jakąś mi karę zastosuj, weź im ciepłą wodę wyłącz. I tak mi to było miesiąc temu, w październiku, i tak mi to utkwiło w pamięci, że tak żeśmy ze sobą rozmawiali. Jak wiele dla polskiej koszykówki znaczyła właśnie osoba Andrzeja Kowalczyka? Proszę pana, ja w czasie, kiedy Andrzej był wybrany trenerem kadry narodowej, z Izą Kaczmarek byliśmy razem członkami zarządu, żeśmy go wybierali. Wie pan, nie ma osoby w Polsce, zawodnika,
trenera, działacza, który by Andrzeja nie lubił. On po prostu lubił integrować towarzystwo. Darek Szczubiał po tym, jak dowiedział się, że Andrzej zmarł, na Facebooku wpisał: Kowal, coś ty zrobił. I wie pan, i to jest doskonała puenta do tego, co żeś Andrzeju zrobił. Też mogę do niego tak powiedzieć. Mam do ciebie, Andrzej, pretensji. Umawiałeś się, że spotkamy się w weterani, że porozmawiamy, że znów będziemy wspominali rzeczy, które żeśmy sobie robili. Wie pan, doskonałe, wszyscy znali jego rzeczy, że dobierał zawodników pod względem znaków zodiaku. Ja tutaj panu ministrowi opowiadałem historię, że Anwil zawsze był bogatszym klubem od Ostrowa i braliśmy często zawodników wyróżniających się w Ostrowie i oni się w Wrocławku nie sprawdzali. Myśmy musieli ich zwalniać albo po prostu cały rok przegrali i nie grali u nas, tak jak grali u Andrzeja. I to było właśnie to jego umiejętność. Przede wszystkim jak słyszę Andrzej Kowalczyk, teraz przychodzą mi zimne dreszcze i jestem w pełnych emocjach jeszcze. Muszę przyznać, że Andrzej Kowalczyk wiele znaczył w moim życiu sportowym, wiele rzeczy mi nauczył, takich życiowych spraw. Pamiętam, że jak grałem, broniłem Barw Stali Ostrów, no może klub nie stał na jakimś wysokim poziomie finansowym, ale on potrafił nas zmotywować tak życiowo, potrafił wyciągnąć z nas wszystkiego, co najlepsze. No tutaj może tutaj chyba zabrakłoby czasu na to, żeby te wszystkie anegdoty z trenerem Andrzejem, które przeżyłem, tutaj wspomnieć. Jedna była taka, można powiedzieć, ciekawa, czy dwie nawet, że gdzieś tam spuszczał piłki, powietrze z piłek, gdzieś tam majstrował przy obręczy tylko po to, żebyśmy zwyciężyli, bo jemu przyświecał taki cel. Pierwszy, najlepszy, najważniejszy jest pierwszy mecz, który jest przed nami i widać było w nim to ogromne zaangażowanie i wielka ambicja, żeby osiągnąć sukces. Ja tak jak rozmawiałem ostatnio z żoną przy lampce wina, siedzieliśmy wieczorem, wspominaliśmy trenera Kowalczyka, powiedziałem, że ogromnie dużo mi nauczył właśnie tego. Teraz ciężko teraz mówić, jak to jest ten moment taki trudny dla nas wszystkich, ale Andrzej Kowalczyk zawsze zostanie w moim sercu głęboko, bardzo głęboko i będę zawsze go wspominał bardzo, bardzo pozytywnie. No właśnie, w Małym Ostrowie Wielkopolskim stworzył zespół, który przecież był postrachem tej ligi przez wiele, wiele lat. Tak, no tutaj no, zresztą tutaj przyjechała cała elita polskiej koszykówki oddać mu hołd, pożegnać go ten ostatni raz i to jest jakby odpowiedzią na to pytanie. Był człowiekiem, który wzbudzał szacunek, który swoją taką niezłomnością potrafił udowadniać, że może nie pieniądze, może nie jakiś wielki skład fizyczny w sensie materiału ludzkiego, a właśnie ta wolicjonalne zaangażowanie przekładało się na to, że nieraz wychodziliśmy zwycięsko z batalii, które gdzieś tam byliśmy przed meczem skreślani.